Kryminalna Skandynawia. Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. 10 stycznia 2004 roku o godzinie 4:47 na policję w Uppsali dzwoni mężczyzna, który próbuje powiedzieć, że został postrzelony. Rozmowę przejmuje jego współlokator i wyjaśnia, że potrzebują pomocy. Zaledwie półtorej godziny później policja odnajduje ciało kobiety w sąsiednim domu. Motyw tej zbrodni sprawił, że o małej miejscowości Knutby mówiono jeszcze długo po morderstwie. Nie tylko w Szwecji, ale i na całym świecie. Dziś przenosimy się 100 km na północ od Sztokholmu, 40 km od miasta Uppsala, do liczącej zaledwie 700 mieszkańców miejscowości Knutby. Daniel Linde i jego żona Annette Linde mieszkają w uroczym domku w Knutby. Od roku wynajmują część swojego domu rodzinie Frankner. Daniel i jego żona mają drobne problemy małżeńskie, dlatego Annette czasami mieszka u swoich rodziców. Para stara się naprawić swoją relację. Daniel bardzo kocha swoją żonę. 9 stycznia Annette jest u rodziców. Daniel po wieczornej modlitwie zamyka drzwi sypialni na klucz i kładzie się spać. Powodem tego są dzieci rodziny Frankner, które często rankiem wchodzą do jego sypialni i go budzą. W środku nocy ktoś puka do drzwi. Najpierw raz, później drugi. Wstałem, ubrałem mój czarny szlafrok i otworzyłem drzwi. Tam stała zamaskowana osoba z pistoletem w ręku. Myślałem, że to był żart i usłyszałem huk. Strasznie zabolało mnie ucho. Myślałem, że to od odgłosu. Później nastąpił drugi strzał i odrzuciło mnie na podłogę. Zacząłem krzyczeć, że jestem postrzelony. Danielowi udaje się zadzwonić na 112. Jest to oficjalny numer alarmowy w Szwecji. Operator jednak nie potrafi zrozumieć mężczyzny. W międzyczasie do Daniela podbiega jego współlokator Samuel, który słysząc strzały i dziwne odgłosy, jakie wydobywały się z ust Daniela, pobiegł do jego sypialni. Samuel kontynuuje rozmowę z operatorem i informuje go, że Daniel mocno krwawi i potrzebuje natychmiastowej pomocy. W czasie oczekiwania na ambulans i policję Samuel dzwoni do pastora, który mieszka po sąsiedzku i wyjaśnia sytuację, prosząc go o pomoc. Pastor Helge Fosmo przybiega jak najprędzej. Godzina 5:21. Na miejsce przybywa ambulans i udziela pierwszej pomocy Danielowi. Podjęta zostaje decyzja o jak najszybszym transporcie do szpitala. Daniel prosi pastora, by ten pojechał z nim w ambulansie. Helge Fosmo prosi Samuela, by ten poszedł do jego domu i zawiadomił o tym jego żonę Aleksandrę, po czym udaje się z Danielem do szpitala. Samuel pobiegł do domu Helge Fosmo i jego żony Aleksandry. Drzwi do sypialni były zamknięte i nikt nie reagował na pukanie. Samuel pobiegł do sąsiadki Suzan i poprosił ją, by to ona weszła do sypialni Aleksandry, by ją obudzić. Suzan puka do sypialni, nikt jednak nie odpowiada. Kobieta wchodzi do pokoju, w którym panowała ciemność. Suzan podchodzi do łóżka i potrząsa Aleksandrą, mówiąc, by się obudziła. Kobieta czuje, że jej dłonie są ciepłe i mokre. Suzan zapala światło w sypialni i doznaje ogromnego szoku. Aleksandra leży w łóżku w ogromnej kałuży krwi. Zszokowana Suzan biegnie do policjantów, którzy są w domu postrzelonego Daniela. W domu rodziny Fosmo, w której znaleziono martwą Aleksandrę, znajduje się dwójka małych dzieci, które przez cały czas spały głęboko. Niemal w ogóle nie zareagowały, jak policjanci wynosili ich na swoich rękach z domu. Później policjanci zeznają, że mieli wrażenie, że dzieci wzięły środki nasenne. Policjanci rozpoczynają śledztwo od przesłuchań wszystkich obecnych na miejscu zdarzenia, jak i sąsiadów. Technicy przyjeżdżają na miejsce zbrodni i rozpoczynają pracę. Zabezpieczają ślady butów numer 38, które prowadzą od domu Daniela poprzez dom Aleksandry, następnie przez drogę i lasek do miejsca, gdzie są ślady opon. Morderca zastrzelił Aleksandrę Fosmo, która spała w swoim łóżku,
Następnie poszedł do domu Daniela Lindę i próbował zabić i jego, po czym uciekł do samochodu i odjechał. Policjanci decydują się przesłuchać pastora Helge Fosmo, męża zamordowanej Aleksandry, który jest w szpitalu z Danielem. Helge zostaje przewieziony na komisariat w Uppsali, gdzie rozpoczyna się przesłuchanie. Na początku Helge nie zostaje poinformowany o śmierci swojej żony. Policjanci zwlekają z tą informacją. Helge Fosmo opowiada, że jest żonaty od 3 lat z Aleksandrą. Helge ma 3 dzieci z poprzedniego małżeństwa. Matka dzieci zmarła w roku 1999. Tej nocy Helge spał w łóżku syna, który z kolei spał z bratem w innym pokoju. Aleksandra spała w ich sypialni. Córka została na noc u przyjaciółki. O godzinie 4:41 zadzwonił do niego Samuel i poprosił, by przyszedł do domu Daniela, gdyż ten został postrzelony. Helge ubiera się i biegnie do domu sąsiada, nie informując o tym nikogo w domu. Jego rodzina nadal spała. Pastor odpowiada na kilka pytań policjantów, między innymi czy wie, kto mógłby życzyć sobie śmierci Daniela. Jednak on nie potrafi wskazać winnego. Przesłuchanie zostaje przerwane na kilka minut. W kolejnej części przesłuchania pastor opowiada o poprzedniej nocy. Do domu wrócił późno z wieczornego spaceru i nie chciał budzić swojej żony, dlatego położył się w łóżku syna. Helge odpowiada również na kilka pytań policjantów, po czym kolejny raz przerwane jest przesłuchanie. Przy trzecim przesłuchaniu Helge zostaje poinformowany o śmierci swojej żony. Mężczyzna płacze i nie może się pozbierać. Po kilku minutach, gdy pastorowi przeszedł pierwszy szok, policjanci rozpoczynają przesłuchanie. Czy Aleksandra miała wrogów? Kto mógł chcieć jej śmierci? Helge niemal natychmiast wspomina wydarzenie z listopada 2003 roku, gdy jego żona została zaatakowana młotkiem. Ataku dokonała Sara Svensson, która wtedy była ich lokatorką. Nie złożyli zawiadomienia na policję, jednak dziewczyna musiała się wyprowadzić. Sara Svensson mieszkała z Helge i Aleksandrą 2 lata. Po ataku na żonę pastora, Sara wyprowadziła się do ojca w Vaggeryd, jakieś 450 km od Knutby. Informacje, jakie policjanci otrzymali od pastora, wydały się interesujące. Dlatego jeszcze tego samego wieczoru Sara Svensson zostaje przesłuchana. Następnego dnia zostaje zatrzymana, podejrzana o morderstwo Aleksandry i usiłowanie morderstwa Daniela. Jon Halling, który prowadził przesłuchanie, zaczął od oskarżenia jej o atak młotkiem na Aleksandrę, który miał miejsce 8 listopada 2003 roku. Sara przyznała się od razu do tego ataku. Jon oskarża Sarę o morderstwo Aleksandry i usiłowanie morderstwa Daniela. Sara milczy. Policjant pyta, czy Sara popełniła te przestępstwa. Po krótkiej chwili dziewczyna wydobywa z siebie ciche tak. Niemal od razu dziewczyna mówi: ja wszystko zrobiłam sama, nikt mi nie pomagał. Ta wypowiedź wzbudziła podejrzenia u policjantów, że zapewne ktoś pomógł Sarze. Kim była Aleksandra i dlaczego Sara miałaby ją zabić? Dlaczego Sara próbowała zabić sąsiada Aleksandry? Co wspólnego mieli ze sobą Daniel i Aleksandra? Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy cofnąć się w czasie i poznać ludzi, o których była mowa w pierwszej części podcastu. Naszą opowieść zaczniemy w roku 1993. Åsa Björk w wieku 27 lat podejmuje pracę jako pastor w kościele Zielonoświątkowców w Knutby. Z początku Åsa wynajmowała pokój u rodziny Waldau, która miała 2 dzieci. Miejsce pracy Åsy to zgromadzenie Filadelfia, które w tym czasie nie ma zbyt wielu wyznawców w Knutby, jednak po kilku latach pracy Åsa zwiększa liczbę wiernych w kościele. Jej nowe pomysły oraz praca, jaką wkłada w zgromadzenie, przynoszą efekty.
Po roku Åsa wychodzi za mąż za Patryka Waldau, syna ludzi, u których z początku wynajmowała pokój. Jej nazwisko, pod którym jest najbardziej znana, to Åsa Waldau. Krótkie wyjaśnienie. Jak wiecie, chrześcijaństwo ma trzy główne odłamy. Katolicyzm, protestantyzm oraz tak zwane kościoły wschodnie. Katolicyzm to główna wiara w Polsce, w Szwecji zaś jest to protestantyzm. Kościół zielonoświątkowy, który zwany jest również pentekostalnym, to odłam protestantyzmu. Największą różnicą między zielonoświątkowcami a katolikami w Polsce jest wiara tych pierwszych w różnego rodzaju objawienia i uzdrowienia. Ogólnie wierzą, że Bóg kontaktuje się z nimi poprzez Ducha Świętego, jak również poprzez pastorów. Poza tym pastorami mogą być kobiety i nie obowiązuje celibat, czyli tak jak w kościele protestanckim. Szwecja to jeden z najbardziej świeckich krajów w Europie. Oznacza to, że religia jest całkowicie oddzielona od państwa. Większość Szwedów określa się jako ateistów. Mimo tego świętowane są tradycje chrześcijańskie, takie jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie. Wracamy do historii. Åsa Waldau staje się coraz słynniejsza nie tylko w kościele w Knutby, ale i w innych kościołach zielonoświątkowych w Szwecji, gdzie podróżuje, by głosić Ewangelię. Podczas jednej ze swoich podróży Åsa poznaje Helge Fosmo, młodego pastora, którego oddanie dla kościoła jest ogromne. Po pewnym czasie Åsa przekonuje Helge Fosmo, by i on rozpoczął pracę w Knutby, gdzie w roku 1997 Helge przeprowadza się wraz ze swoją żoną Helenę Fosmo i dwójką małych dzieci. W 1999 roku na świat przychodzi trzecie dziecko Helge i Helen. W 1999 roku Åsa Waldau organizuje ceremonię, w której zaręcza się z Jezusem Chrystusem. Od tej pory członkowie kościoła Filadelfia w Knutby nazywają ją narzeczoną Chrystusa. Helge i Åsa kupują nawet pierścień zaręczynowy dla niej. Do ślubu między Åsą a Chrystusem ma dojść w niebie po jej śmierci. Ja wiem, że to może wydawać się śmieszne dla niektórych, ale chcę, żebyście wiedzieli, że ludzie w tym kościele naprawdę w to wierzyli. Wielu wiernych przybywa do Knutby, by spotkać się z Åsą. Jedną z osób, która wprowadziła się do miasteczka głównie dla Åsy, jest Sara Svensson, która wierzy, że musi chronić narzeczoną Chrystusa przed diabłem i niebezpieczeństwem. W tym roku również do Knutby przeprowadza się młodsza siostra Åsy Waldau, Aleksandra, by być blisko siostry i wstąpić do jej kościoła. Została zatrudniona w firmie komputerowej Daniela Linde. Tam również pracował na pół etatu pastor Helge Fosmo. Helge i Åsa prowadzą zgromadzenie zielonoświątkowców ramię w ramię. Oboje są bardzo kreatywni i ich praca powiększa społeczność kościelną w Knutby. Helge Fosmo ma wizje od Boga, którymi dzieli się ze społecznością. Ludzie chętnie przychodzą do kościoła. Społeczność zbliża się do siebie. Helge Fosmo zwierza się Åsie, jak również kilku innym osobom, że jego żona Helen ma depresję. Tłumaczy, że najprawdopodobniej diabeł maczał w tym palce. Ludzie modlą się za Helen. Pastor opowiada kilku osobom, że ostatnio miał sen, w którym Helen ginie w wypadku. Wszyscy starają się pomóc rodzinie pastora. Jest 18 grudnia 1999 roku. Pastor Helge Fosmo nie czuje się najlepiej. Zatrucie żołądkowe ma zarówno on, jak i jego żona Helen. Samuel Frankner przychodzi do Helge, by oddać mu kluczyki od auta, które pożyczył kilka dni wcześniej. Helge leży w łóżku i mężczyźni wymieniają kilka słów. Nagle uwagę Samuela przyciąga lecąca z kranu w łazience woda. Samuel pyta Helge, jak czuje się jego żona Helen. Helge odpowiada, że dopiero się przebudził, więc nie wie. Samuel puka w drzwi łazienki, Helen jednak nie reaguje. Helge podbiega do drzwi i puka intensywnie. Woda nadal się leje, a kobieta nie odpowiada.
Samuel biegnie na parter domu, by znaleźć śrubokręt, którym mężczyźni będą mogli otworzyć drzwi. Gdy przybiega z powrotem, Helge jest już w łazience. Trzyma na rękach ciało swojej żony i płacze. Samuel zawiadamia policję, jednak szybko okazuje się, że Helen Fosmo nie żyje. Samuel to ten sam człowiek, który parę lat później odnajdzie ciało drugiej żony pastora. Po przybyciu na miejsce zdarzenia policjanci stwierdzają, że śmierć kobiety nastąpiła w wyniku tragicznego wypadku. Dwa dni później lekarz medycyny sądowej informuje śledczych, że denatka miała prawie 5-centymetrowy uraz w kości czaszki. Policjanci dopasowują uraz do gałki od kranu w wannie, co zdaje się potwierdzić ich teorię o wypadku. Wyniki badań toksykologicznych wykazują, że kobieta miała sporą dawkę leków przeciwbólowych, które mogły przyczynić się do nieszczęśliwego wypadku. Helge Fosmo zostaje wdowcem w wieku 28 lat z trójką dzieci. Cała społeczność w Knutby stara się mu pomóc. Aleksandra, siostra Osy Waldau, pomaga pastorowi z dziećmi. Jest bardzo opiekuńcza. Helge informuje Osę, że Bóg chciałby, by Aleksandra, lat 20, została jego żoną i w kwietniu 2000 roku para się zaręcza. W listopadzie biorą ślub. Dzieci Helge Fosmo są bardzo małe, 5, 4 i niecałe 2 latka. Relacja między nimi a Aleksandrą jest bardzo dobra. Można powiedzieć, że godnie zastępuje im zmarłą matkę. Sara Svensson mieszka w Knutby i razem ze społecznością modli się za Osę Waldau, narzeczoną Jezusa. Knutby to bardzo mała miejscowość, wszyscy się znają. W 2000 roku Sara wychodzi za mąż i również w tym roku zbliża się do niej pastor Helge Fosmo. Sara opowiada o tym podczas sprawy sądowej. Helge był bardzo kochany. Mówił, że między nimi jest niebiańska, bratnia relacja. Tłumaczył, że jeśli okażą sobie wzajemną miłość, nie będzie to uznane jako zdrada. Oboje bowiem są po ślubie ze swoimi małżonkami. Po pewnym czasie Helge i Sara zawarli przymierze, które miałoby być posłuszeństwem Bogu, i odbyli stosunek seksualny. Tak zaczął się ich skryty przed wszystkimi związek. Helge przekonywał Sarę, że nie robią nic złego, gdyż ich przymierze nie jest zdradą. Wiosną 2001 roku Helge martwi się, że nie będą mogli spotykać się aż tak często jak do tej pory. Jednak w czerwcu dochodzi do pewnego zdarzenia. Helge i Sara jadą samochodem, gdy ten nagle bardzo dziwnie się zachowuje. Cały się trzęsie i widać, że bardzo źle się czuje. Sara zawozi go do szpitala. Po tym wydarzeniu Helge tłumaczy, że był to znak od Boga, że tylko Sara może mu pomóc w walce z diabłem, który zaatakował jego ciało. Helge choruje ponad pół roku. W ciągu tych 6 miesięcy Sara Svensson mieszka w domu rodziny Fosmo. Obecność Sary w domu Aleksandry i Helge Fosmo pastor tłumaczy społeczności, jako że Sara ma pomóc Aleksandrze w opiece nad dziećmi. Sara ma być nianią. Dziewczyna opowiada, że nie opuszczała Helge na krok, co doprowadziło do tego, że Aleksandra musiała wyprowadzić się z sypialni Helge, gdzie jej miejsce zajęła Sara. Aleksandra nie była zadowolona z takiego obrotu spraw, jednak Helge tłumaczył, że taka jest wola Boga. Każdej nocy pastor doznawał drgawek i gdy tylko Sara opuszczała sypialnię, mdlał. Dziewczyna tłumaczy, że mocno wierzyła, że to co robi to walka z diabłem, który opętał ciało Helge. Każdej nocy wygrywali walkę z diabłem podczas stosunku seksualnego. Sara była niewolnicą Helge, a Helge jej panem. Po pewnym czasie Helge zaczął mówić społeczności, że doznał spotkania z Bogiem, który mówił mu, że Sara będzie jego żoną. Społeczność zareagowała natychmiast, że to nie może być prawdą.
O prawdziwych relacjach między Helgą a Sarą wiedzieli tylko oni sami. Nikt poza tą dwójką nie miał pojęcia, że każdej nocy uprawiają seks. Mimo sprzeciwności ze strony społeczności, Sara nadal mieszka w domu rodziny Fosmo. Sara mówi pastorowi, że nie jest pewna, czy nadal wierzy w to, że Osa jest narzeczoną Chrystusa. Mówi, że Bóg powinien traktować wszystkich na równo, jednak Osa traktowana jest jak bogini. Jeszcze tego samego dnia Helge podczas mszy dzieli się ze społeczeństwem tym, co powiedziała mu Sara. Ludzie odwracają się przeciwko niej, a sam Helge na spotkaniach z wiernymi twierdzi, że Sara jest fałszywa i uwiodła go. Mimo takiego zwrotu akcji związek Sary i Helge trwa nadal i każdej nocy dochodzi między nimi do stosunku seksualnego. Pastor tłumaczy społeczności, że jej obecność w jego domu to próba, na jaką on jest narażony, by toczyć wewnętrzną walkę z diabłem i nie ulegać pokusie. Sara wierzy, że jego dobra wola sprawiła, że nadal może mu usługiwać, mimo sprzeciwności ze strony społeczności i jego złych słów na jej temat. Jesienią 2003 roku Sara zauważa ogromną zmianę w zachowaniu Helge. Pastor coraz częściej używa swojej komórki i wysyła SMS-y do kogoś. Jednej nocy tłumaczy Sarze, że ta musi spać na sofie, bo on będzie miał gościa. Po wizycie tajemniczej kobiety Helge odbywa stosunek z Sarą. Sara wie, kim jest kobieta, jednak ja wam tego jeszcze nie powiem. 3 listopada 2003 roku Helge po stosunku pyta Sarę, czy byłaby w stanie zabić człowieka. Sara odpowiada, że jeśli Bóg chciałby tego, to mogłaby to zrobić. Następnej nocy Sara dostaje SMS-a anonimowego. Wiesz, co musisz zrobić. Musisz zrobić to przed 26 listopada, bo inaczej będzie za późno. Z początku dziewczyna nie wiedziała, od kogo może być SMS. Kolejny anonimowy SMS, jaki otrzymała, brzmiał: za 12 godzin wszystko może się skończyć. Wszystko zostawisz za sobą. Nie musisz tego przeciągać. Bądź dokładna. Bądź pewna. Potrafisz. Dziewczyna nabiera pewności i przekonania, że SMS-y te są od Boga. W nocy między 7 a 8 listopada Aleksandra spała w łóżku Sary. Sara zabrała młotek i weszła do pokoju, w którym spała Aleksandra. Uderzyła dziewczynę kilka razy młotkiem w głowę. Aleksandra krzyczała. Udało się jej wykręcić rękę Sarze i przerwać atak. Zaatakowana kobieta wyszła do przedpokoju, gdzie zadzwoniła do swojego męża, a Sarze kazała iść na górę. Dziewczyna posłuchała. Do domu przychodzi Helge Fosmo wraz z kilkoma osobami z kościelnej społeczności. Pomagają Aleksandrze, pytają, co się stało, i ona opowiada, że została zaatakowana młotkiem przez Sarę. Helge idzie na górę i rozmawia z nią chwilę. Podczas rozmowy uświadamia dziewczynę, że będzie musiała się wyprowadzić do swojego ojca. Jeszcze tego samego ranka Sara pakuje swoją walizkę i wyjeżdża do ojca. Tego dnia Aleksandra, Helge i jeszcze kilka osób z kościoła mają zaplanowaną podróż do Hongkongu. Helge opatruje rany swojej żonie i udają się w podróż. Atak młotkiem na Aleksandrę nie został zgłoszony. Istnieją jednak zdjęcia, na których widać ślady po nim. Po ataku do Sary przychodzi kilka anonimowych SMS-ów. W pierwszym z nich, jak wierzy Sara, Bóg mówi jej, że pokazała, iż potrafi tego dokonać. W kilku następnych, które dziewczyna otrzymuje w listopadzie i grudniu, Bóg namawia ją do tego, by spróbowała ponownie. Jednak tym razem bardziej ostrożnie i w mądrzejszy sposób, który nie wykaże, kim był sprawca. W SMS-ach pisze również, że czyn ten uwolni zarówno ją, jak i jego, w zamyśle Aleksandrę i Helgę. Głęboka wiara Sary w Boga i jego słowa rodzi w jej głowie ewentualny plan dalszego działania. Jak wspominałam wcześniej, Sara w tym czasie mieszka ze swoim ojcem w Vaggeryd,
450 kilometrów od Knutby. W połowie grudnia do Sary przychodzi kolejny SMS od Boga. To pierwsze jest koniecznością, drugie możesz zrobić z miłości. 18 grudnia Sara jedzie do Sztokholmu. W centralnym punkcie stolicy Szwecji, zaraz przy dworcu głównym, jest plac Sergiela. Miejsce to słynie nie tylko z obelisku, który każdy turysta będący w Sztokholmie musi zobaczyć, ale również z otwartego niemal handlu narkotykami. W tym miejscu kręci się po prostu mnóstwo podejrzanych typów. Tam właśnie udaje się Sara, by zakupić broń. Wyobraźcie sobie drobną i delikatną blondynkę w młodym wieku, która podchodzi do podejrzanych mężczyzn i prosi o kupno broni. Pierwsza próba zakupu broni nie powiodła się. Sara została oszukana na 15 tysięcy koron, co daje około 6 tysięcy złotych. Podczas drugiej próby zakupu broni inny mężczyzna wraca po ustalonym czasie i wręcza dziewczynie pistolet. Po powrocie do domu okazuje się jednak, że broń jest atrapą, o czym Sara nie mogła mieć pojęcia. Po świętach Bożego Narodzenia Sara podejmuje kolejną próbę w Sztokholmie. W końcu dziewczyna trafia na mężczyznę z Maroko, który obiecuje, że pomoże jej zdobyć broń. Mężczyzna uczy Sarę, jak używać broni. Pojechali nawet, by ją wypróbować. Jest 10 stycznia 2004 roku. Sara parkuje swój samochód i zakłada na głowę kominiarkę zrobioną ze skarpety. Udaje się do domu rodziny Fosmo i wchodzi do sypialni, gdzie śpi Aleksandra. Sara oddaje 3 strzały. Żona pastora nie miała żadnych szans. Sara idzie teraz do sąsiedniego domu i puka w drzwi sypialni Daniela. Oddaje 3 strzały, z czego 2 trafiają mężczyznę. Daniel upada i dziewczyna w panice ucieka do auta, którym jedzie w kierunku domu swojego ojca. Po drodze zatrzymuje ją patrol policji. Pozwalają jej jednak jechać dalej, gdyż informacje, jakie do niej docierają, sugerują, że sprawcą strzelaniny jest wysoka osoba, dobrze zbudowana, najprawdopodobniej mężczyzna. Wracamy teraz do śledztwa. Po zatrzymaniu Sary dziewczyna dość szybko przyznaje się do popełnienia tych okrutnych zbrodni. Zaznacza jednak, że wszystko zrobiła i zaplanowała sama. Śledczy nie wierzą Sarze, starają się ją przycisnąć i w międzyczasie przesłuchują inne osoby, które być może mają jakieś informacje. W pierwszych zeznaniach Sara Svensson opowiada o zakupie broni i w jaki sposób popełniła przestępstwa. Wspomina, że czuła się zmuszona, by zabić Aleksandrę i Daniela. Podczas gdy technicy zabezpieczają ślady i prowadzone są przesłuchania, na policję dzwoni kobieta, która chce pozostać anonimowa i zeznaje, że była członkiem kościoła Filadelfia w Knutby pomiędzy rokiem 98 a 2002. Opowiada, że cała społeczność to nic innego jak sekta prowadzona przez Ose Waldau i Helge Fosmo. Kobieta mówi, że małżeństwa w tym kościele są aranżowane, a słabości członków społeczności są wykorzystywane przez pastorów. Twierdzi, że podczas mszy można usłyszeć, że trwa ciągła walka z diabłem i demonami, które tkwią w ludziach. Zbierane są pieniądze od członków społeczności, między innymi na budowę nowego kościoła, ale również na wypłaty dla pastorów. Prokuratorem w tej sprawie zostaje Elin Blank, która bardzo szybko podejmuje decyzję o założeniu podsłuchu 2 osobom ze społeczności w Knutby, z naciskiem na owdowiałego pastora. W międzyczasie policjanci wyciągają akta sprawy z tajemniczej śmierci poprzedniej żony pastora Helge Fosmo, Helejan Fosmo. Szybka analiza akt sprawy budzi w śledczych podejrzenia, że i ta śmierć mogła nie być wypadkiem. 21 stycznia Sara Svensson wspomina w swoich zeznaniach o anonimowych SMS-ach od Boga. Mówi, że to zmusiło ją do popełnienia zbrodni. Policjanci odnajdują również numer telefonu w jej komórce, na który dzwoniła tej samej nocy, której zginęła Aleksandra.
Numer obecnie jest nieaktywny, dlatego ciężko jest ustalić właściciela. Policjanci próbują dowiedzieć się, kto używał tego numeru, gdyż okazuje się, że Sara kontaktowała się z tą osobą bardzo często przez ostatnie kilka miesięcy. Sara jest zatrzymana i oskarżona o morderstwo żony pastora i usiłowanie morderstwa Daniela Linde. Policjanci otrzymują nagranie rozmowy telefonicznej z podsłuchu, jaki założony miał Helge Fosmo. Rozmowa ta jest pomiędzy wdowcem a niedoszłą wdową Annette Linde, żoną postrzelonego Daniela, który nadal przebywa w szpitalu. Z rozmowy wynika, że Helge oraz Annette spotykają się od dłuższego czasu. Para jest w sobie zakochana. Annette skarży się również w jednej z rozmów, że wcale nie ma ochoty jechać do szpitala, by odwiedzić swojego ciężko rannego męża. Oboje nie wydają się poruszeni tragedią, jaka spotkała Knutby. Ta informacja zcięła z nóg śledczych i jednocześnie ożywiła śledztwo. Zaczyna klarować się obraz motywu zbrodni. Przy innej rozmowie, którą pastor prowadził z jednym z członków społeczności, policjanci wysłuchali, jak Helge Fosmo przekonuje mężczyznę, że wszystko powinno wyglądać tak, jakby to Sara zrobiła sama. Mówi, że śledztwo, które policja prowadzi, sprowadza się do odnalezienia innej osoby odpowiedzialnej za tragedię, jaka się wydarzyła, i że to jest typowe zachowanie diabła. Ostatni kawałek układanki, jak nazwał to śledczy Kenneth O'Brien, to anonimowy telefon na policję, w którym kobieta chce opowiedzieć więcej o zatrzymanej Sarze Svensson. Na końcu tej rozmowy podaje numer telefonu, który wie, że należał kiedyś do Sary, ale ostatnio jak próbowała się do niej dodzwonić, telefon odebrał pastor Helge Fosmo. Ten element układanki był kluczowy, by podjąć decyzję o aresztowaniu pastora. Numer telefonu to ten sam, na który Sara dzwoniła w noc przestępstw. 28 stycznia 2004 roku policja zatrzymuje Helge Fosmo oraz Annette Linde za współudział i planowanie morderstwa oraz usiłowanie zabójstwa. Po 2 tygodniach w areszcie Annette zostaje zwolniona. Helge pozostaje w areszcie. Okazuje się, że numer, którego do kontaktu z Sarą używał Helge Fosmo, należał kiedyś do Sary. Po otrzymaniu pierwszego anonimowego SMS-a od Boga, Sara skontaktowała się z pastorem, by pomógł jej w zrozumieniu tego zaszyfrowanego SMS-a. Później utrzymują niemal codzienny kontakt ze sobą, do czego Helge używa dawnego numeru Sary. Pastor pomaga Sarze m.in. w interpretacji słów Boga z kolejnych jego SMS-ów. Policja rozgrzebuje również sprawę z 1999 roku, gdzie pierwsza żona Helge Fosmo zginęła w wypadku w ich wspólnej łazience. Rozprawa w sądzie pierwszej instancji rozpoczęła się 18 maja 2004 roku. Helge Fosmo zostaje oskarżony o morderstwo swojej żony Helene Fosmo w 1999 roku, o podżeganie do morderstwa drugiej żony Aleksandry Fosmo oraz sąsiada Daniela Linde. Sara zostaje oskarżona o morderstwo Aleksandry oraz usiłowanie morderstwa Daniela. 30 czerwca 2004 roku zapada wyrok. Sara Svensson została umieszczona w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Helge Fosmo został skazany za podżeganie do morderstwa i usiłowanie morderstwa na dożywotnie pozbawienie wolności. Według sądu do zbrodni nie doszłoby bez jego udziału. Został on jednak uniewinniony od zarzutu morderstwa swojej pierwszej żony. Prokuratura nie przedstawiła wystarczających dowodów udowodniających winę Helge w śmierci Helene. Kobieta miała ranę głowy, która w śledztwie z 1999 roku została dopasowana do gałki od kranu wanny. W roku 2004 technicy udowodnili jednak, że niemożliwe jest, by uderzyła się w nią spadając. Najprawdopodobniej ktoś uderzył jej głową w ową gałkę lub inny okrągły przedmiot horyzontalnie. Sąd jednak zaznaczył, że nie zostało to wystarczająco udowodnione przez prokuraturę.
Zarówno adwokat Helge Fosmo, jak i prokuratura złożyli apelację. 24 września rozpoczął się proces apelacyjny i 12 listopada zapadł wyrok. Prokuratura poniosła totalną porażkę, jeśli chodzi o śmierć pierwszej żony Helge. Sąd stwierdził bowiem, że nie udowodnili nawet, że kobieta zginęła w łazience. Wyrok odnośnie śmierci Aleksandry i usiłowania morderstwa Daniela pozostał bez zmian. Dramat w Knutby był bardzo medialną sprawą. Od samego początku w tej małej miejscowości pojawiło się mnóstwo dziennikarzy, zarówno ze Szwecji, jak i z innych krajów, którzy na bieżąco opisywali działania policji, jak i również spekulowali na temat wydarzeń oraz społeczności należącej do kościoła Filadelfia. Media były obecne na miejscu cały czas trwania śledztwa. Powstało mnóstwo filmów dokumentalnych o sprawie oraz został nakręcony film pełnometrażowy opowiadający o wydarzeniach w Knutby. Na dzień dzisiejszy sprawa nadal jest omawiana i opisywana w szwedzkich mediach. Spekulacjom nie ma końca. O kościele Filadelfia w Knutby nadal się mówi i pisze. Jest mnóstwo teorii spiskowych, w których spekuluje się na temat sprawcy. Faktem jest, że zeznania Sary nie do końca zgadzają się z raportami techników. Ci, którzy idą tym tropem, wierzą, że to nie Sara oddała strzały, a prawdziwy sprawca zbrodni nadal jest na wolności. Jeszcze inna teoria, która w zasadzie pokrywa się z tą pierwszą, mówi, że prawdziwym mózgiem całej społeczności i dramatu była Åsa Waldau, narzeczona Chrystusa. Muszę jednak zaznaczyć, że Åsa Waldau w każdym z wywiadów zaprzecza, jakoby ceremonia zaślubin, jak i narzeczeństwo z Chrystusem miało być prawdą. Informacje te podane zostały przez Sarę w zeznaniach, jak i również przez inne osoby, które były w społeczności. W roku 2006 Helge opowiedział dziennikarzom, że SMS-y, które wysyłał do Sary, dostawał od Åsy Waldau i tylko przekazywał dalej. Tłumaczył, że był pod jej władaniem, zarówno on, jak i cała społeczność kościoła Filadelfia w Knutby. Znalazłam również informację, że po ceremonii zaręczyn Åsy Waldau z Jezusem, Helge miał być tym, który pomaga Åsie w relacji z nim. Pomaga jej zadowolić siebie jednak tylko rękami, jakby wypożyczał swe ręce Jezusowi, by podtrzymać ich relacje. To zaczęło się jeszcze przed śmiercią pierwszej żony Helge Fosmo. Nie bez powodu społeczność należąca do kościoła w Knutby nazywana była sektą. Hierarchia, jaka tam obowiązywała, przyczyniła się również do tego piętna. Osobą, która była bardzo sceptycznie nastawiona do Åsy i jej kazań oraz nauk, była Helene Fosmo. Czyżby to była główna przyczyna jej śmierci? Są to czyste spekulacje. Jedno jest pewne. Cała prawda na temat dramatu w Knutby nie została odkryta. Potwierdził to nawet policjant Kenneth Ågren, który pracował nad sprawą od początku. Sara Svensson została totalnie zmanipulowana przez Helge Fosmo, co przyczyniło się do jej wyroku. Telefon, jaki wykonywała pomiędzy morderstwami, był do Helge. Sara dzwoniła do niego po zbrodni, jakiej dokonała na jego żonie Aleksandrze i powiedziała mu, że ona nie żyje. Zapytała również o Daniela, na co Helge odpowiedział, by kontynuowała. Sara Svensson opuściła mury psychiatrii w roku 2011. Nie udziela wywiadów. Jedyne, co wiadomo na jej temat obecnie, to to, że zmieniła nazwisko, pracuje i czuje się dobrze. Helge Fosmo, który teraz nazywa się Helge Iveson, nadal odsiaduje wyrok. Kilka razy starał się o ustalenie wyroku na konkretną liczbę lat, jaką będzie musiał odsiedzieć. Do tej pory sąd jednak odrzucał wnioski. Helge Fosmo nie jest gotowy na to, by opuścić mury więzienia. Między rokiem 2008 a 2016 miał kolejną żonę, będąc nadal za murami więzienia. Para jednak rozwiodła się. Zapraszam na Insta, gdzie nazywam się Kryminalna Skandynawia. Znajdziecie tam zdjęcia ze sprawy. Nie bójcie się komentować, może wywiąże się z tego jakaś ciekawa dyskusja. Na koniec zostawiam Wam mały bonus.
Pierwsze nagranie to rozmowa Daniela z operatorką SOS. Drugie, rozmowa Helge z firmą ubezpieczeniową na temat ubezpieczenia na życie jego żony, drugiej żony, już po jej śmierci. SOS, to jest słowa, nie trafot. Okej, vilket telefonnummer ringer från? Vilket nummer? Det är Gränstad dag, det är Gränstad gård. Det är Gränstad. Det är allvarligt. Jag kan inte gå. Det var ingen blod över mig. Finns det någon annan människa där? Daniel Linde heter jag. Finns det någon annan person där? Ja, Samuel Frankner. Ska jag få prata med honom? Ja, Samuel här! Samuel här! Vad är det här? Hallå? Hallå, ja. Vem är jag talar med? Det är SOS. Ja. Hur är det med din kompis? Jag vet inte. Jag kom precis in och jag hörde någonting. Skandaliv. Hejsan, jag heter Helge Fossmo. Hej. Hej, jag ringer för att jag har en livförsäkring på min fru och nu har hon avlidit.